Cześć wszystkim, ja nazywam się Agata Sakowicz i witam Cię serdecznie na moim kanale. Dzisiejsze wideo będzie podzielone na dwie części. W pierwszej będę odmieniać przez przypadki, a w drugiej części zrobimy sobie taki mini tour for Adobe XD. Co to jest Adobe Experience Design? Jest to program do tworzenia interfejsów czy też makiet do aplikacji mobilnych, stron internetowych i również programów, gdzie możesz tworzyć szkice, prototypy i następnie udostępniać je swojemu zespołowi czy też dla swojego klienta. Ten program jest dostępny na Windowsa i na MacBooka. Co musisz wiedzieć, aby zacząć ten kurs? Jest to kurs dla początkujących, więc powiedziałabym, że podstawową wiedzę z projektowania graficznego typu kompozycja, kolory i typografia. Następnie warto jest zagłębić wiedzę w projektowanie z myślą o użytkownikach typu UI, UX. Umieszczę Wam link do książek, które polecam w opisie filmu. O ile zaczniemy od prostych rzeczy typu one page layout i nie będzie tam za dużo interakcji, to warto jest budować tę wiedzę już teraz? Czy trzeba umieć programować? Warto jest znać podstawy, tak jak HTML i CSS, na tyle, aby rozumieć podstawowe pojęcia. Wiele firm nie będzie wymagało od Ciebie znajomości programowania, jeżeli chcesz być web designer albo UI. Ale tak jak w moim przypadku na przykład, ja zaczynam od robienia szkicu i kończę pracę na wrzucaniu strony na serwer. I od razu odpowiem na te pytanie, czy warto się uczyć UI, jeżeli chcesz być front-endem. Według mnie to jest tak, jakby porównać dietetyka z trenerem. Oni współpracują razem, są niewyłącznym elementem, aby uzyskać sukces, ale to są dwa inne zawody. UI zajmie się projektowaniem i interfejsami, jak to wszystko wygląda, następnie wyśle gotowy projekt dla frontenda, który będzie pisał kod i wyśle to na serwer. Więc odpowiadając na pytanie, czy warto jest znać UI, jeżeli chcesz być frontendem, odpowiedź brzmi nie. Ale jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z tym całym, chcę robić strony i aplikacje i tak dalej, warto jest poznać dwie różne strony kodowania i projektowania, bo może się okazać na końcu, że tak naprawdę projektowanie bardziej Cię interesuje niż kodowanie i vice versa. Jak zacząć? Praktyka, praktyka, praktyka. Co ja proponuję jest, żeby wejść na strony typu Dribbble albo Behance i znaleźć przykłady prac, które Ci się bardzo podobają. Potem wejść w program i spróbować odtworzyć taki sam efekt. Ale zanim animacje, wszystko co fajne, proponuję Ci wziąć kartkę papieru i ołówek, naszkicować sobie stronę albo aplikację, jaką byś chciał zrobić i dopiero potem na podstawie swojego szkicu zmieniać kolory, czcionki i bawić się z tym wszystkim. Jest teraz rzeczy, które musisz wiedzieć, aby zacząć w Adobe XD. Jeżeli jest to Twoje pierwsze odpalenie programu, tutaj mamy poradnik, jak zacząć. Następnie tutaj masz dostęp do swoich poprzednich projektów. Oczywiście, jeżeli co dopiero pobrałeś swój program, tutaj powinno być pusto. A więc tutaj mamy add-ons, czyli będziesz miał wtyczki, integrację z innymi aplikacjami i także gotowe zestawy. Okay. Jeżeli korzystasz z zapisywania dokumentów w chmurze, tutaj będziesz mógł je znaleźć. Następnie fajna opcja, możesz się dzielić swoimi projektami z innymi i vice versa, oni mogą się dzielić z Tobą, więc w tym miejscu możesz znaleźć projekty, którymi Ty się dzielisz albo ktoś się dzieli z Tobą. Następnie mamy dokumenty usunięte. Dobra, tutaj są takie trzy fajne pozycje. Ponieważ Adobe XD jest stosunkowo nowy na rynku i co chwila są jakieś aktualizacje, możesz być na bieżąco klikając co nowego, sprawdzając dokumentację, a także możesz napisać feedback. Dalej, aby zacząć swój pierwszy projekt, masz do wyboru różne urządzenia i rozdzielczości, w zależności co projektujesz, a także możesz wpisać swój własny rozmiar. A więc no dzisiaj ja sobie wybiorę iPhone'a X. I jak widać, od razu na środku pojawia się nasz obszar roboczy. Możesz dodać nowy obszar roboczy w każdym momencie. Możesz to zrobić naciskając Artboard albo skrótem klawiszowym A. I są dwie opcje. Albo po prostu zrobisz swój własny rozmiar. A jeżeli chcesz skorzystać z gotowych szablonów, po prawej stronie będziesz miał wszystkie rozmiary. Za każdym razem, jak dodasz nowy obszar, pojawi się po prawej stronie. Mając nazwę tego obszaru, możesz się przesunąć w dowolne miejsce.
Następnie po lewej stronie mamy narzędzia do projektowania. Figury geometryczne, ołówek, tekst, zoom, czyli zbliżenie. Do każdego z nich jest inny skrót klawiszowy, więc jeżeli się nauczysz wszystkich skrótów, twoja praca będzie super szybka i łatwiejsza. Następnie na dole mamy tak jakby naszą biblioteczkę, gdzie możesz dodać kolory, czcionki, inne style. Następnie mamy warstwy, w których jest oczywiście nasz obszar roboczy. I wtyczki. O wtyczkach powiem wam więcej za tydzień, tak myślę. Jak widać, teraz jesteśmy w design, czyli projektowanie. Jeżeli przejdziemy do prototypu, tutaj będziemy mieli narzędzia do budowania interakcji. Na górze wiadomo, nazwa projektu, możesz zaprosić kogoś, aby robił ten projekt z tobą. Możesz wysłać swój projekt na telefon, oczywiście jeżeli masz ściągniętą aplikację, która jest darmowa. Następnie możesz sprawdzić, jak twój projekt wygląda na komputerze i możesz zmienić inne zbliżenie. Ok, zróbmy sobie teraz taki zwykły prostokąt, żeby omówić, co się dzieje po prawej stronie. A więc tutaj na górze mamy opcję do wyrównania. Powtarzający się grid, czyli powtarzająca się siatka. Okay, wysokość, szerokość. Widoczność 100% albo mniej. Podobnie jak w Photoshopie możesz zmienić sobie styl. Tutaj mamy opcję, żeby zmienić zaokrąglenie. Powiedzmy, że 50 już będziemy mieli takie fajniejsze, zaokrąglone boki. Możemy zmienić kolor na jakiś inny. Obwódka, tak albo nie, a jak tak, to jaki rozmiar. I wszystko, co fajne, żeby edytować i projektować. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie chcę was zanudzać jak swojego psa. Widzimy się w następnym i dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. Do zobaczenia!